Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę o powstanie. Do hymnu. Spocznij. Dziękuję. Władysław Szlengel. Okno na tamtą stronę. Mam okno na tamtą stronę. Bezczelne żydowskie okno na piękny park Krasińskiego, gdzie liście jesienne mokną. Pod wieczór szaroliliowy składają gałęzie pokłon i patrzą się drzewa aryjskie w to moje żydowskie okno. A mnie w oknie stanąć nie wolno. Bardzo to słuszny przepis. Żydowskie robaki, krety powinni i muszą być ślepi. Niech siedzą w barłogach, norach, w robotę z utkwionym okiem i wara im od patrzenia i od żydowskich okien. A ja, kiedy noc zapada, by wszystko wyrównać i zatrzeć, dopadam do okna w ciemności i patrzę. Żarłocznie patrzę i kradnę zgaszoną Warszawę. Szumy i gwizdy dalekie, zarysy domów i ulic, kikuty wieżyc kalekie. Kradnę sylwetkę ratusza, u stóp mam plac teatralny. Pozwala księżyc Wachmeister na szmugiel sentymentalny. Wbijają się oczy żarłocznie jak ostrza w pierś nocy utkwione w warszawski wieczór milczący, w miasto me zaciemnione. A kiedy mam dosyć zapasu na jutro, a może i więcej, żegnam milczące miasto, magicznie podnoszę ręce. Zamykam oczy i szepcę: Warszawo, odezwij się. Czekam. Wnet fortepiany w mieście podnoszą milczące wieka. Podnoszą się same na rozkaz. Ciężkie, smutne, zmęczone. I płynie ze 100 fortepianów w noc Chopinowski polonez. Wzywają mnie klawikordy. W męką nabrzmiałej ciszy płyną nad miastem akordy spod trupio białych klawiszy. Koniec. Opuszczam ręce. Wraca do pudeł polonez. Wracam i myślę, że źle jest mieć okno na tamtą stronę. Dziękuję. Deklamował wiersz Miłosz Nawrot z Kazimierzy Wielkiej. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo wzruszeni tym wierszem, ale chyba najbardziej mamusia Miłosza, która tu pracuje w tej szkole. Weronika Justyniarska chodzi do liceum ogólnokształcącego w Busku, a pochodzi z Szańca. Też tutaj mamusia jej trzyma kciuki za występ, który za chwilę Państwo usłyszycie. Thank you.
Weronika Justyniarska zagrała nam motyw z filmu Pianista autorstwa Wojciecha Kilara. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie i gratulujemy mamusi i wszystkim tym, którzy pomogli ci osiągnąć taki poziom muzyczny. Dziękujemy. A teraz proszę o zabranie głosu gospodyni naszego spotkania, pani dyrektor, pani Monika Szaleniec. Jest mi niezmiernie miło obchodzić dzisiejszą uroczystość w tak zacnym gronie. Z tego miejsca wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość serdecznie witam. Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pracownikach, pedagogach, nauczycielach, a zwłaszcza absolwentów tego budynku, tej szkoły. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Uroczystość dzisiejsza zgromadziła wiele pokoleń mieszkańców, nauczycieli, pracowników, uczniów, absolwentów, rodziców i gości. Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w przeróżnych językach. W języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. Szkoło, czy pamiętasz? Co ma pamiętać ta szkoła? Dlaczego my dzisiaj tutaj jesteśmy? Dziś jest najlepsza okazja do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu tych wszystkich lat szkoła ta wpisała się w historię miasta, powiatu, województwa i kraju. Rok 1864, pierwsza wzmianka o tej szkole. 1905, 1909, 12 wymieniamy, są już wzmianki w archiwach o tej szkole. Rok 1920, rozpoczyna się budowa tego części pierwszej, przed którą w tym momencie jesteśmy. Zostaje stworzony projekt. W 21 roku szkoła ta zostaje szkołą powszechną, dostaje imię Hugona Kołłątaja. Istniejąca szkoła płonie. Zajęcia odbywają się rozrzucone po wsi w różnych budynkach. W 1926 roku kierownik Antoni Rutecki powołuje komitet budowy szkoły. 7 października 1928 roku zostaje wybudowana pierwsza część budynku, przed którą w tym momencie jesteśmy. Budowa trwa do 1931 roku. Tak w dokumentach szkoły można znaleźć w tym momencie bardzo dużą liczbę dzieci żydowskich uczęszczających do naszej szkoły. Losy naszej szkoły to żywa lekcja historii. Była świadkiem ważnych wydarzeń w dziejach Polski. W książce pana tutaj czytamy. To był makabryczny dzień dla Kazimierzy. Żydów zamknięto w budynku szkolnym, wmówiwszy w nich, że zostaną odwiezieni do Miechowa. Czytamy w pamiętniku Tadeusza Zwierkowskiego. To właśnie w tym budynku. W okresie II wojny światowej powstaje tu magazyn zbożowy, getto przejściowe dla Żydów, obóz karny dla Polaków, a także szpital dla rannych żołnierzy. Cały czas trwa tu tajne nauczanie. I oto Kazimierska szkoła, przed którą stoimy, zdaje się istnieć od zawsze. Wpisuje się na stałe w krajobraz naszego miasta. Trudno wyobrazić sobie Kazimierzę bez tego budynku w centrum miasta. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy, sal lekcyjnych, do których przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. To tu zostawiamy radości, smutki, nadzieje, marzenia. Zostawiamy swój uśmiech, gniew, radość sukcesu i smutek z porażek. Zostawiamy cząstkę siebie. Tak też jest z absolwentami tej szkoły, rozrzuconymi po całej świecie. Nasza szkoła wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń. Pracowników, nauczycieli, uczniów, absolwentów. Szanowni Państwo, jestem przekonana, że dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich absolwentów. Wszystkich absolwentów Kazimierzy Wielkiej. Powrót do przeszłości to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. To ławki, kąty w tej szkole, wyryte autografy na tablicy.
to piec pamiątkowy, który został w sali numer 22. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniająca społeczność szkolną Kazimierzy Wielkiej jest tego dowodem. Dziękuję bardzo. Oddaję głos w tym momencie koordynatorowi całego przedsięwzięcia 20 spotkań z kulturą żydowską, panu Jarosławowi Zatorskiemu. Oczywiście główną częścią uroczystości będzie odsłonięcie pomnika. Zapewne wszyscy czekacie państwo, jak on wygląda, jak został wykonany, jaki pomysł przyszedł autorom do głowy. Zanim jednak to nastąpi, chcę zaprosić tutaj panią Justynę Bogal, która pełni funkcję zastępcy naczelnika administracyjnego w ratuszu kazimierskim, ale jednocześnie jest prawą ręką pana burmistrza do kwestii współpracy międzynarodowej, kontaktów. No i to ona wprowadzi nas w klimat tego wydarzenia. Mam na myśli całe fundowanie pomnika, całość zagadnienia związanego. Bardzo proszę panią Justynę do nas. Szanowni Państwo, dokładnie rok temu społeczność naszego miasta po raz pierwszy uroczyście przywołała z niepamięci swoich żydowskich sąsiadów, opowiadając o ich codziennym życiu i tragicznym losie. Słoneczne, wrześniowe przedpołudnie 10 września 2021 roku odsłonięto w Słonowicach tablicę memoratywną z symbolem Gwiazdy Dawida i napisami w języku polskim oraz angielskim. Tu spoczywają Żydzi, mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej, zamordowani przez niemieckich nazistowskich oprawców w listopadzie 1942 roku. Samorząd Kazimierza Wielka dołączył wówczas po raz pierwszy do cyklu niezwykłych spotkań z kulturą żydowską. Uroczystości te mają na celu upamiętnić kazimierskich Żydów, których w czasie II wojny światowej spotkał okrutny los. W wydarzeniu tym uczestniczyła kuzynka Samuela Rakowskiego, ostatniego ocalałego Żyda z Kazimierzy Wielkiej, Judy Rakowski, wraz z małżonkiem. Na bieżąco relacjonowali Samowi swoje wrażenia, który poruszony skalą naszego przedsięwzięcia oraz niezwykle życzliwą reakcją mieszkańców postanowił wspomóc działania władz samorządowych naszej gminy. Ofiarował pokaźną donację finansową ze wskazaniem na przeprowadzenie działań edukacyjnych w kazimierskich szkołach oraz upamiętnienie żydowskich i polskich mieszkańców Kazimierzy Wielkiej, ofiar II wojny światowej, a w szczególności uczniów samorządowej szkoły nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, która we wspomnieniach sama zajmuje szczególne miejsce. Jak napisał w swojej autobiografii, w roku szkolnym 1937-1938 uczęszczałem do 7 klasy szkoły powszechnej. Było nas 50 uczniów, w tym tylko 3 Żydów. Ja byłem jedynym żydowskim chłopcem. Były też 2 dziewczynki, Bella Weichenberg, która mieszka obecnie w Izraelu, i dziewczyna Oszyński, której imienia nie pamięta. Widziałem w Yad Vashem, że ona przeżyła. W Polsce szkoła była obowiązkowa do 7 klasy. My, Żydzi, nie chodziliśmy do szkoły w soboty, szabat, ale Polacy chodzili. W sobotę do szkoły przychodzili księża, aby uczyć ich religii. Przez całe 7 lat chodziłem do szkoły w Kazimierzy Wielkiej. Podczas mojej pierwszej podróży powrotnej w 1980 roku spotkaliśmy się z Dawidem, z dyrektorem szkoły, i otrzymaliśmy dokumenty szkolne oraz kopię moich świadectw. Jest to cytat ze wspomnień Samuela Rakowskiego, przetłumaczonych już na polski, obecnie w opracowaniu, które zostaną wydane i udostępnione czytelnikom jeszcze jesienią tego roku. Samuel Rakowski z czułością opisuje swoje szczęśliwe dzieciństwo spędzone w Kazimierzy Wielkiej. Nawiązuje też do własnej wojennej historii i tragicznych losów krewnych oraz przyjaciół, z których wielu zginęło także w słonowickim lesie. 98-letni dziś Sam miał szczęście. Przeżył wojnę i od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Canton w stanie Ohio. Cieszy się rodziną, zdrowiem oraz niesamowitą pogodą ducha. Do Polski, do ukochanej Kazimierzy, wracał po wojnie kilkukrotnie. Ostatnio w 2015 roku w towarzystwie 140 młodych amerykańskich Żydów, uczestników Marszu Żywych. W ten oto sposób narodził się pomysł pomnika
pamięci społeczności szkolnej Kazimierzy Wielkiej, ofiar II wojny światowej i Holokaustu, który dziś zostanie odsłonięty przed budynkiem samorządowej szkoły imienia Hugona Kołłątaja nr 1. Symboliczna, szkolna, przedwojenna ławka, dokładnie taka sama, jaką we wspomnieniach zachował sam. Pomnik został wykonany przez pochodzącego z Kielc rzeźbiarza Sławomira Micka, który ma na swoim koncie wiele realizacji w postaci rzeźb plenerowych, bierze udział w licznych konkursach i wystawach. Natomiast projektantem ławki jest pan Tomasz Zatorski. Pomnik zawiera istotne przesłanie. Jest to cytat z Talmudu. Oddech dzieci idących do szkoły podtrzymuje świat. Szkoła to najlepsze miejsce zdobywania wiedzy i doświadczenia, poprzez które rozwija się wrażliwość, buduje empatię i przeciwdziała obojętności na wszelkie przejawy niesprawiedliwości, uprzedzeń i naruszania praw człowieka. Jak napisał Janusz Korczak, wybitny pedagog, humanista i polski Żyd, który zginął latem 1942 roku w ośrodku zagłady w Treblince, dzieląc tym samym tragiczny los swoich żydowskich wychowanków. Każdy ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci, są ludzie. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość otwiera 20. jubileuszowe spotkania z kulturą żydowską, które będą trwały od 8 do 11 września 2022 roku i odbędą się kolejno w Kazimierzy Wielkiej, Młodzawach, Pińczowie oraz Busku Zdroju, dzięki zaangażowaniu lokalnych władz samorządowych. Koordynatorem całości przedsięwzięcia jest pan Jarosław Zatorski, prezes Buskiego Towarzystwa Kulturalnego. Niestety na dzisiejszą uroczystość nie mógł pojawić się pan Samuel Rakowski, ale przekazał list do burmistrza miasta i gminy Kazimierza Wielka, pana Adama Bodziocha, a także do mieszkańców Kazimierzy, który zostanie odczytany przez zastępcę burmistrza miasta i gminy Kazimierza Wielka, pana Łukasza Maderaka. Drogi burmistrzu Adamie i mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej, jestem Samuel Rakowski, ostatni ocalały Żyd z Kazimierzy Wielkiej. Urodziłem się w Kazimierzy Wielkiej w 1924 roku. Cała moja rodzina urodziła się w Kazimierzy Wielkiej, w tym obie babcie. Mieszkaliśmy tam przez wiele pokoleń. Mój ojciec, Józef Rakowski, służył w Wojsku Polskim w latach 20. Mój kuzyn, Wolf Dula, służył w wojsku i zginął na początku wojny w 1939 roku. Wspominam o tym, bo nasza rodzina była bardzo dumna z bycia Polakami i byliśmy bardzo oddanymi obywatelami. Do szkoły uczęszczałem przez 7 lat w Kazimierzy. Wśród moich przyjaciół i koleżanek z klasy była świętej pamięci Sofia Prokop-Pieszkała, świętej pamięci Janina Molenda-Kita i wielu innych. Naprawdę podobała mi się szkoła, uczyłem się dobrze i byłem uważany za najlepszego ucznia poza Sofią. Byłem jedynym żydowskim chłopcem w tej klasie. W Kazimierzy Wielkiej, liczącej 3000 mieszkańców, było około 100 rodzin żydowskich. Dorastałem z moimi kuzynami, którzy mieszkali kilka przecznic od naszego domu, który mój ojciec zbudował w 1933 roku naprzeciw tartaku rakowskich. Dom stoi tam do dziś. Ojciec przekazał majątek i skład drewna świętej pamięci Wojciechowi Gucy, zanim Niemcy zdążyli go skonfiskować. Wielu moich krewnych też mieszkało przy ulicy Sienkiewicza nad sklepami, które prowadzili. Po deportacji jesienią 1942 roku moja rodzina, rodzice i brat Izrael, a także ciocia i wujek oraz kuzyni byli przez kilka miesięcy ukrywani przez rodzinę Mleków w Boszczynku. Potem uciekliśmy do getta krakowskiego i mieszkaliśmy tam z innymi krewnymi aż do jego likwidacji w marcu 1943 roku. Najpierw pojechaliśmy do Płaszowa. Zostałem oddzielony od rodziny i pojechałem do Pionek, a moja mama była w innym polskim obozie. Miałem szczęście, bo oboje moi rodzice przeżyli. Zostałem wyzwolony 2 maja w północnych Niemczech. Mój ojciec Józef został wyzwolony z Mauthausen w kwietniu 1945 roku, ale ważył 88 funtów i spędził rok w szpitalu wojskowym. Mój młodszy brat zmarł w Mauthausen w marcu 1945 roku, 2 miesiące przed wyzwoleniem. Moja matka Sofia została wyzwolona w Gross Rosen przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku. Wróciła do Kazimierzy Wielkiej z moją ciocią Minną.
przebywali u Matiasa Zingera, jednego z nielicznych Żydów ukrywających się pod Kazimierzą Wielką. Podczas krótkiego pobytu mojej matki bandyci zaatakowali dom, w którym przebywały. Moja matka i ciocia Minna uciekły przez okno na drugim piętrze, w wyniku czego moja ciocia złamała nogę i z tego powodu trafiła do szpitala w Krakowie. Mamę odnalazłem w Krakowie, gdy wróciłem z Niemiec. Pojechałem do świetlicy żydowskiej, gdzie zobaczyłem na liście jej nazwisko i adres. Znałem okolice sprzed wojny. Pojechałem tam, a spotkaniu towarzyszyły duże emocje. W bucie nosiła zdjęcie mojego brata i moje, będąc w obozach koncentracyjnych i na Marszu Śmierci. Moja mama była wstrząśnięta powrotem do Kazimierzy i powiedziała, że nigdy nie będziemy mogli tam powrócić. To było jeszcze niebezpieczne. Wróciłem tam dopiero w 1981 roku wraz z moim synem Davidem i spotkałem się ze wspaniałym przyjęciem. Odwiedziłem tu wiele osób. To sprawiło, że chciałem wracać do Kazimierzy Wielkiej wiele razy. W 2015 roku przywiozłem grupę 140 młodych ludzi, którzy uczestniczyli w Marszu Żywych, a dygnitarze z Urzędu Miasta i Gminy Wielki przywitali nas w pobliżu mojego dawnego domu. To było bardzo miłe. Film jest dostępny na YouTubie i ma go również pan Kozioł. Mam nadzieję, że młodzież w szkole pozna historię kazimierskich Żydów. Moja rodzina żyła i rozwijała się tutaj przez setki lat. Wielokrotnie odwiedzałem i spotykałem się z ludźmi, których znałem przed wojną. Żałuję, że nie mogę być fizycznie dzisiaj obecny przy odsłonięciu rzeźby, ale życzę wam wszystkim dobrze i mam nadzieję, że macie dobre życie. Kazimierza Wielka to dla mnie nadal dom. Z poważaniem, sam Samuel Rakowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu Łukaszowi Maderakowi. A teraz zapraszam tutaj do nas gospodarza miasta, gminy, pana Adama Bodziocha, burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Witam szanownych państwa, zaproszonych gości, młodzież, wszystkich zebranych. Spotykamy się przed budynkiem szkoły podstawowej nr 1, by uroczyście odsłonić pomnik pamięci uczniów przedwojennej Kazimierzy i jednocześnie zainaugurować 20. spotkania z kulturą żydowską. Od pewnego czasu, szczególnie przy okazji takich uroczystości jak dzisiejsza, z radością obserwuję wyraźny powrót do tematyki żydowskiej. W tym kontekście przypominają mi się słowa Zacharego Bakera, który pisał, że trzeba było zagłady przez Niemców 95% przedwojennej żydowskiej społeczności Polski i zaistniałej powojennej emigracji większości ocalałych Żydów, aby Polacy zajęli się kulturowym wymiarem tej nieodwracalnej straty. Tu intuuję, chciałbym wyjaśnić, posiłując się alegorią o lesie. Wdarł się obcy do starego lasu mieszanego i wyciął wszystkie drzewa iglaste. Cóż, natura z czasem da sobie radę, zarośnie lasem iglastym. Lecz szybko okazało się, że pozbycie się gatunków drzew rosnących tu od pokoleń ma swoje następstwa. Owady żyjące w tych drzewach zniknęły. Ptaki żywiące się tymi owadami opuściły ten teren. Kilka gatunków grzybów przestało rosnąć. To wszystko przełożyło się na migrację mniejszych i większych zwierząt. I tak na koniec okazało się, że las liściasty, który wyrósł, jest dużo ubożniejszym ekosystemem. Czas wojny i okupacji odcisnął potężne piętno na narodzie żydowskim, lecz wyłącznie nie tylko na nim. Nie jest bowiem możliwe, by jednego dnia zniknęła część społeczności, a każde zniknięcie pozostało bez wpływu na pozostałą część. Przez długie lata nie postrzegano tragedii Holokaustu w tych kategoriach, izolując ją i pomijając jej wpływ na resztę. Dlatego przytoczyłem alegorię o lesie, by podkreślić, że na tragicznej drodze czasu wojny podzielone, wręcz rozdarte zostały polskie wioski, miasta i miasteczka. Rozdarty został cały kraj. Dzisiaj podczas kolejnego spotkania z kulturą żydowską przed pomnikiem pamięci uczniów przedwojennej Kazimierzy Wielkiej próbujemy ocalić od zapomnienia tych,
którzy tutaj żyli, z nadzieją i radością wbiegali do tego budynku, przechadzali się po tych korytarzach tej szkoły, ufnie patrzyli na nauczycieli wchodzących do tych klas. Chcemy ocalić od zapomnienia setki istnień i chcemy nade wszystko, by młode pokolenie rozumiało, że różnorodność nie jest przeszkodą, lecz wartością, która może nas uszlachetniać i zasilać. Duch żydowski rozbrzmiewa w tym miejscu i kilka gatunków ptaków niewidzialnych od dawna zagląda czasem tutaj. Zaglądali też dzisiaj nasi goście, by ubogacić zubożały ekosystem. Uczestnicząc w spotkaniach z kulturą żydowską, pozostajemy w relacji bliscy oddaleni, która łączy współczesność z przeszłością i buduje trwały most ku przyszłości. Wiemy, że charakter naszego miasta i gminy współtworzyła społeczność żydowska. Żydzi tu mieszkali, pracowali, rozwijali swoją kulturę, pobierali nauki. Nie możemy mówić o historii Kazimierzy Wielkiej, pomijając historię kazimierskich Żydów. Po drugiej stronie nasze drogi schodzą się z powrotem. To fraza z wiersza księdza Jana Twardowskiego uwydatnia prawdę o tym, że wspólna historia determinuje charakter polskiej kultury, także kazimierskiej obyczajowości, której współobecność Żydów jest faktem. Widocznie także u nas wspólne ścieżki sąsiedzkie są dowodem na to, że spotkania z kulturą żydowską to inicjatywa zbliżająca nas do tego, co powinno być bliskie, nawet na pozór oddalone. Z uznaniem chylę czoła przed realizatorem tej inicjatywy, a wszystkim Państwa dziękuję za wysłuchanie i obecność. Dziękuję bardzo. A teraz proszę panią dyrektor, aby zaprosiła dzieci, które odsłonią nasz pomnik. Zapraszam wytypowane dzieci tutaj teraz do nas. To są jedni z najlepszych obecnie uczniów tej szkoły. Zapraszamy tu bliżej, bo ja jestem z dalekich stron, nie znam was. Większość gości zapewne też nie i najpierw poznajmy się. Proszę o przedstawienie się. Kto jest najodważniejszy? Kto powie swoje imię i nazwisko pierwszy? Nela Sufik, klasa 8B. No a ty jeszcze głośniej powiedz. Hania Jarosz, 2B. Proszę bliżej. Dawid Jachna, 8C. No i teraz ty. Kuba Trela, 2A. 2A, no to już znamy tych, którzy za chwilę rozwiążą wstęgi i pokaże nam się w pełnej krasie, pokaże nam się dzieło pana Sławomira Micka, którego wraz z małżonką poproszę tu bliżej teraz. Drodzy Państwo, zapewne chcecie poznać tajemnicę tego dzieła, bo każde dzieło ma swoje tajemnice. Zastanawiacie się, skąd wziął portret tejże dziewczyny pan Micek. No i moi drodzy, nie znajdziecie to w annałach szkolnych tego zdjęcia, bo po prostu pozowała mu jego muza artystyczna, czyli pani Ewa. A moi drodzy, oczywiście, a chłopca, no to po prostu pan burmistrz Adam, bo często zaglądał, oglądał dzieło, no i tak pan Micek sobie wyobraził, jak to by wyglądał w wieku, no powiedzmy, 12 czy 13 lat.
Moi drodzy Państwo, to dzieło to wspólny wysiłek wielu osób, ale oczywiście dokonał tego pan Sławomir Micek, znakomity rzeźbiarz kielecki, utytułowany, z olbrzymimi sukcesami, ale jednocześnie człowiek, który zawsze przeżywa niezmiernie każde swoje kolejne dokonanie. Panie Sławku, czy pan jest usatysfakcjonowany z tego, co pan zrobi? Dzień dobry Państwu. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu Jarosławowi i panu burmistrzowi za to, że to właśnie mnie powierzyli realizację tej rzeźby, tego pomnika. Autorem, pomysłodawcą koncepcji jest młody, utalentowany architekt Tomasz Zatorski. Ja mówię Tomek i także się podpisałem jako Sławek, po to, żeby się razem z nim trochę odmłodzić na tej rzeźbie. Dziękuję bardzo. Pani Ewo, a jak pani przeżywa to, co powiedziałem? Czy to nie piękny pierwowzór? Dziękuję bardzo. Pan zawsze umie osłodzić życie. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj razem z mężem wśród tak zacnego grona. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Zostańcie z nami, bo teraz z duchowego punktu widzenia najważniejsza kwestia. Jest pośród nas ksiądz profesor Paweł Mazanka, zakonnik, redemptorysta, który żyje w tym samym pokoju w klasztorze, w którym żył przed laty Tomasz Łubieński, wasz tutaj rodak, ten krewny tego, który stworzył cukrownię. Taki zbieg okoliczności. Jest przyjacielem Kazimierzy Wielkiej, nie muszę tego dodawać i proszę go uprzejmie teraz o przystąpienie do, aby przewodził wspólnej modlitwie, o parę słów. Zapraszam serdecznie, aby przy tym pomniku wspomnieć tych, którzy byli, ale również pokłonić się tym, którzy są obecni. Pozwólcie, drodzy Państwo, że skoro tu jesteśmy i wpatrujemy się w ten piękny monument i rozważamy te słowa, które są wypisane, że jako wspólną modlitwę przeczytam fragment z Księgi Starego Testamentu, z Księgi Syracha. Just now we are reading the small passages from the book of Wisdom of Syrach. Zdobywanie mądrości. Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na jej dobry plon. Trochę się utrudzisz, pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce. I pozwólcie jeszcze dwie zwrotki modlitwy świętego Tomasza z Akwinu, XIII wiek, Księga Syracha, II wiek przed Chrystusem. Teraz przenosimy się do XIII wieku. Święty Tomasz, mistrz rzetelnego myślenia, jak go nazwał Jan Paweł II, modlił się przed nauką, modlił się o mądrość w ten sposób. Stwórco niewidzialny, daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania, łatwość uczenia się, dokładność wyjaśniania i omawiania. Gdy rozpoczynam, pouczaj mnie, gdy rozwijam i wyjaśniam, kieruj mną, gdy dokończę, dopełnij łaską zrozumienia. Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, daj mi smak bóstwa i dobrego człowieczeństwa. Almighty Heavenly God,
we ask you humbly, bless us, this assembly, bless this wonderful monument, and bless the founders of this monument, Sam Samuel Rakowski. And we ask you, give us the peace, the wisdom, the joy, the happiness, when we fulfill your will, who reign and live forever and ever. Amen. Pani Hano, serdecznie proszę tu na chwilę, bowiem pani jest osobą uratowaną przez Polaków i jutro na ziemi pińczowskiej jest tu pan burmistrz Badurak, włodarz tej ziemi. Odbędzie się wspaniała uroczystość, ale zanim to nastąpi, pani tak kocha dzieci, swoich wnuków. Zawsze ma pani przesłanie dla nich. Co by pani życzyła tym Kazimierzanom, tym najmłodszym, którzy się tu uczą w szkole? Dzień dobry wam wszystkim. Specjalnie dzieci. Ja, jak wojna wybuchła, miałam tylko 3 lata. Nie poszłam do szkoły. Do szkoły poszłam dopiero, jak miałam 9 lat. Ale nie szkodzi. Ja skończyłam szkołę i ja żyję dalej. Przeszłam to wszystko, co było podczas okupacji, ale z pomocą polskiego pana Juliana Laskowskiego, jego siostry Józefy Karbowniczek, przeżyłam tą wojnę, uczyłam się i mam nadzieję, że wyrosłam na człowieka. Nie jestem żaden potwór albo co, jestem Żydówka, dumna, ale razem z tym Polka dumna. I tak powinno być. Człowiek ma być człowiekiem, a reszta już się nie liczy. Dziękuję wam. Hanna Lewkowicz mieszka w Izraelu, przyjeżdża do nas na spotkania z kulturą żydowską, odwiedza całą wielką polską rodzinę, dzięki której przeżyła. Odwiedza też ludzi, którzy chcą się z nią spotkać i porozmawiać. Moi drodzy państwo, w Kazimierzy też mieszka obywatel narodowości żydowskiej. Zapraszam go do nas, bo jest poetą i prozaikiem. Pisze wiersze, ale i opowiadania. Chciałbym, aby ten wiersz zadedykował wszystkim gościom, którzy przybyli tu z różnych stron. Tytuł: Działoszyce. Wynurzył się z ciemności. 7 bram miasta stanęło otworem. Oddźwierny w uroczystej Liberii skłonił się z szacunkiem. Oczekiwaliśmy pana wcześniej. Co znaczy wcześniej? Zapytał ten, który wrócił z niesmakiem w głosie. Przepraszam za nietakt. Czy zna pan drogę? Urodziłem się i umarłem w tym mieście. Nie potrzebuję przewodnika. Pójdę wzdłuż rzeki. Płynie w odwrotnym kierunku, uprzedził oddźwierny. Mój czas także. A kres? Nie ma kresu. Święty z przestrzeloną głową stał nagi na postumencie. Odłamki kamiennych szat leżały pod płytą z ledwie widoczną inskrypcją. Cały on jeden i wszędzie, cały w całym zanurzony. Ocalałe oko świętego patrzyło na szyld wypożyczalni garnków, talerzy i innych rzeczy, Chaim Binek i synowie. Pod ruiną synagogi od strony rynku na krześle Eliasza tkwiła odcięta głowa Mochela. To nie moja sprawa, powiedział ten, który wrócił do umarłego miasta. Nie będę się mieszał do polityki. Ciało margrabiego w złoconej trumnie stało na lawecie okrytej kirem. 4 konie zwiesiły łby do obroku. Rabin z burmistrzem trzymali się za ręce na podwyższeniu. 1011 płaczących mężczyzn w hałatach i bez, w kapeluszach i bez, trwało w bezruchu.
Ich skamieniałe łzy powyskiwały w błocie. 24 śpiewaków z wyciągniętymi szyjami wzlatywało do nieba. Czy istnieje nadzieja? Zapytał ociemnianej i zasuszonej jak śliwka Rywki Cwik, która w rogu rynku sprzedawała grzybki do cerowania pończoch, a za drobną dopłatą nawlekała nitki na igły. Jak jednakże mogła odpowiedzieć Rywka Cwik, skoro nie mogła, podobna do tego błota wokoło? 7 mezuz leżało pod drzwiami 7 kamienic. Pod jedną z nich 2 dzieci zastygło w tańcu. Na frontonie barwny napis zachęcał do kupowania kawioru astrachańskiego i innych cymesów. Właściciel Moshe Abram leżał na progu z rozłupaną głową. Szalony chemia Cwig o jednej nodze sprzedawał opaski z gwiazdą Dawida. Druga noga sterczała obok. Ten, który wrócił, zdjął z ręki chemii opaskę i założył na prawe ramię. Chmury, których nie było, rozwiały się i ukazało się oko pańskie nad miastem. O najwyższy! Wykrzyknął ten, który wrócił. Panie mój, po co wezwałeś mnie do tej trupiarni? Głos z góry odpowiedział. Nazywasz się Icak Mam. Jesteś najlepszy z najlepszych kantorów. Wyśpiewał żałobę tego miasta, bo nikt jeszcze tego nie zrobił. Icak Mam wspiął się na palce i dotykając głową nieba, kryształowym głosem z całą mocą żydowskiego słowa odśpiewał 7 psalmów żałobnych. Oko pańskie zamknęło się. Rabin z burmistrzem skończyli przemowy. Kondukt z ciałem margrabiego ruszył do Młodzaw. Tłum Żydów w hałatach i bez, w kapeluszach i bez szedł za trumną. Ślepa Rywka w rogu rynku czułymi palcami nawlekała nitkę na igłę. Jej brata chemia Cwik wykrzykiwał niekoszerne słowa. Chłopi z okolicznych wsi zjeżdżali furmankami z pierzem w workach pod skup Aarona Cecka. Sklepy stały otworem. Inni zachwalali towary, stojąc przy kramach. Ten, który wrócił, wmieszał się w tłum i stał się jednym z tych, którzy mieli zostać zabici. I have in my home first Polish coin. Is it a grosz Kazimira, Kazimir the Great, 14th century. In reverse, this coin is very, very small, very, very small Star of David. Thank you. Dziękujemy, panie Pawle. Dziękujemy bardzo serdecznie. Moi drodzy Państwo, jest pośród nas pan Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc. Jest cudowna okazja, bo przez ostatnie kilka dni mówi się o tym wydarzeniu, które miało kilka dni temu miejsce w Działoszycach. Wspaniałe wydarzenie. Gratuluję, panie burmistrzu, i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego wspomnienia Żydów działoszyckich. Chciałby pan na chwilkę do nas tu pokazać się chociaż? Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem naprawdę wzruszony tym spotkaniem, że mogę tutaj uczestniczyć. Stoję sobie tam z tyłu, przysłuchuję się. Przypominają mi się te chwile, te, które niedawno przeżywaliśmy w Działoszycach. Drodzy Państwo, ja chciałbym tylko powiedzieć, że to byli nasi bracia, oni mieszkali z nami, my z nimi czuliśmy się dobrze. I dlatego tak dziękuję tutaj panu burmistrzowi Adamowi i panu Zatorskiemu, że państwo przygotowujecie te wszystkie uroczystości i że pamiętacie, bo najważniejsze to, żeby pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Stanisław Porada, burmistrz Działoszyc. A teraz, moi drodzy, jest pośród nas osoba, która przez 20 lat nie opuściła ani jednej chwili spotkań z kulturą żydowską. Pan profesor Stanisław Żak. Filozof, literaturoznawca. Zapraszam serdecznie. Były senator. Proszę Państwa, na początek jestem ogromnie
i wzruszony, i usatysfakcjonowany, że jestem tutaj. Ale w czasie tych wszystkich przemówień to mi się przypomniał taki wiersz, nie będę całego mówił, wiersz Tuwima o szkole. Szkoło, gdy cię wspominam, tęsknota w serce się wgryza. Oczy mam pełne łez. Gallia est omnis divisa in parte stress. Jest dalszy ciąg, ale to nieważne. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że to, co Państwo dzisiaj tutaj robicie, jest wyjątkowe, jest niesamowite. Ja sobie nie przypominam, żeby gdzieś w Polsce, w województwie kieleckim robiono uroczystość, aby oddać cześć uczniom, Proszę Państwa, i przy okazji nauczycielom. Andrzej Frycz-Modrzewski w XVI wieku w księdze o szkole napisał tak, że nauczyciel godzien jest wszystkich dostojeństw, jakimi dysponuje Rzeczypospolita. Wszystkich dostojeństw, ponieważ on wychowuje przyszłych obywateli. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze zorganizowane przez pana burmistrza Bodziocha i przez pana Zatorskiego, Jarosława Zatorskiego, jest taką lekcją. Jest taką lekcją teraźniejszości. Możecie się Państwo dopatrzeć aluzji do podręcznika. Myślę, że tu jest mowa dzisiaj o historii i mowa o teraźniejszości, tylko że ta teraźniejszość jest szczątkowa, Jak powiedziałem, nie ma nigdzie. Bodajże jest to pierwsze takie spotkanie, kiedy się oddaje cześć uczniom szkoły i nauczycielom, którzy tutaj pracują i wychowują. To tylko tyle od nauczyciela. Przyjmijcie Państwo najlepsze gratulacje i życzenia na przyszłość. Cierpliwości. Szanowny panie profesorze, ponieważ my rejestrujemy cały zapis, również pana wystąpienie, czy możemy ten fragment o nauczycielach wysłać do ministerstwa naszego? Ale już jak najbardziej. Dziękuję bardzo, dziękuję. Z upoważnienia przesyłamy. Drodzy Państwo, otrzymałem wczoraj bardzo miły telefon, że zjawi się między nami pani Anna Król, przedstawicielka wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. Wiem, że przywiozła list od pana wojewody i pragnie go przeczytać. Uprzejmie proszę. Szanowni Państwo, organizatorzy oraz uczestnicy 20 spotkań z kulturą żydowską. Spotkania z kulturą żydowską już na stałe wpisały się w kalendarz świętokrzyskich wydarzeń. Serdecznie dziękuję za nieustanne kultywowanie tej pięknej inicjatywy, która pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć kulturę i tradycje żydowskie. Wydarzenia tego typu są niezwykle ważne. To coś więcej niż tylko dbałość o pamięć. To także okazja, aby doświadczyć świata z innej perspektywy. Poznać inną wrażliwość, inne opowieści oraz nowe smaki. A to pomoże nam lepiej poznać ludzi, z którym przecież łączy nas wspólna historia. Gratuluję jubileuszu 20-lecia spotkań z kulturą żydowską. Życzę Państwu coraz szerszego grona odbiorców, którzy będą pielęgnować i pokazywać wciąż przecież łączące nas, nasze narody, więzi. Podpisane Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski. Dziękuję pani naczelnik. Przekażę panu burmistrzowi, albo może pani osobiście panu burmistrzowi przekażę. Proszę teraz do nas osobę, która z radością przyjęła organizację w Kazimierzy Wielkiej inauguracji spotkań z kulturą żydowską. Jest wielkim orędownikiem spotkań z młodzieżą, czego byłem świadkiem w liceum kazimierskim. No przede wszystkim rzutkim, wspaniałym starostą. Jan Nowak. Uroczystość, która jest symboliczna, ona przywołuje nam historię, pamięć, ocalić od zapomnienia, piękne słowa, które tutaj już dzisiaj padły. I ten napis, który tutaj jest na tej ławeczce, na tej rzeźbie, na tym pomniku, który tu chcę powiedzieć panu, który to wykonał, że bardzo on komponuje z całością tego otoczenia, tej szkoły. Nie będę tu przywoływał tych historycznych wspomnień dotyczących
tego, że te dwa narody przez set lat mogły ze sobą współistnieć, żyć, że my jako naród polski byliśmy oazą wolności, że ta społeczność żydowska przez całe wieki tutaj migrowała do nas, w tej Europie, która okresowo była antysemicka, że istniała pewna ideologia, która spowodowała unicestwienie w pierwszej kolejności narodu żydowskiego, a przecież w drugiej kolejności także i narodu polskiego. I chcę powiedzieć, że okresowo pojawiają się takie idee. I dzisiaj mówienie o tym daje dla nas także taką lekcję na przyszłość. My nigdy więcej. By się zbliżyć do siebie, by się poznać, by szczególnie młodzież, których oddech, o czym tutaj piszę, dla mnie to jest życie, niezależnie od tego, jakiej się jest narodowości, jakiej się jest pochodzenia, jakiej wiary, to niemniej jednak dzieci stanowią o przyszłości tego świata. Cały humanitaryzm współistnienia ludzkiego, on się sprowadza do tego, że powinniśmy te wartości, które dają możliwość życia, współpracy, zrozumienia, tolerancji, to zaczynać musimy od dzieci. Ja jeszcze ze swojej strony pragnę podziękować panu Jarosławowi Zatorskiemu za jego niestrudzoną pracę na rzecz tego, że to już 20 raz organizuje tutaj tę kulturę żydowską, przywoływanie tej pamięci. Ona na bazie tej historii, która działa się tutaj w Kazimierzy, w Działoszycach, w Pińczowie, w Nowym Korczynie, w Koszycach i tak dalej, jest we wszystkich tych miejscowościach, ona daje nam lekcje na przyszłość. Ona daje nam możliwość sięgania po te elementy współistnienia ludzi, w tym wypadku indywidualnych ludzi. Tutaj Samuel Rakowski, gdzie indziej są inne pewnie nazwiska, które wywołują w nas, przywołują wiedzę, które dają szansę na to, by także w przyszłości te oba narody i nie tylko te mogły współistnieć. Jest to ważne wydarzenie w świetle nawet tego, co dzieje się u nas na wschodnią granicą, by nigdy między narodami nie tworzyć konfliktów, nienawiści, byśmy umieli ze sobą żyć niezależnie od tego, jakie różnice. Kolego Jarku, ta niespodzianka tak w połowie będzie dotyczyć ciebie, a w drugiej połowie projektanta tego pięknego pomnika. Właśnie nie mógł gdzieś przyjechać, ale chciałem pogratulować i na twoje ręce przekazać ten skromny upominek i w środku treść podziękowania, bo dla ciebie to na ten moment tak po ludzku patrząc nie mam nagrody, nie wiem jak cię wynagrodzić, jak podziękować. Więc w połowie dziękuję tobie i proszę o przesłanie właśnie twojemu synowi, powiedzmy, twojemu synowi, wschodzącemu, utalentowanemu architektowi. Dziękuję bardzo. Drodzy moi, historia to nie tylko wczoraj, historia dzieje się dziś i toczy się dla tych, którzy przyjdą po nas. Słowa kieruję do obecnych uczniów naszej szkoły. Realizujcie swoje marzenia i idee. Nie zapominajcie o przeszłości, o dorobku szkolnej historii, o poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Ten pomnik niech o tym zawsze wam przypomina. Pamięci społeczności szkolnej Kazimierzy Wielkiej, ofiar II wojny światowej i Holokaustu. Niezależnie od tego, na jakim etapie życia jesteśmy teraz, kiedyś przyjdzie nam się zmierzyć z chwilą, kiedy kurtyna opadnie. Szanujmy więc swoją rodzinę. Kochajmy szkołę. Szanujmy znajomych, bliskich. Kochajmy swoją ojczyznę. Wspomnienia. Odwiedzaj swoje wspomnienia, uszyj dla nich płócienne pokrowce, odsłoń okna i otwórz powietrze. Bądź dla nich serdeczny i nigdy nie daj im poznać po sobie. To są twoje wspomnienia. Myśl o tym, kiedy płyniesz w Sargasowym Morzu Pamięci i trawa morska zarasta ci usta. To są twoje wspomnienia, których nie zapomnisz aż do końca życia. Adam Zagajewski. Z tego miejsca życzę wszystkim i sobie, aby czas nie zmienił nigdy magii tego miejsca. Dziękuję bardzo. Na zakończenie
Na zakończenie bardzo proszę uczennicę naszej szkoły, Amelię Zielińską, o wystąpienie. Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem. Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. A pokój niech będzie z nami. A pokój niech będzie z nami. A pokój niech będzie z nami. Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. A pokój niech będzie z nami. A pokój niech będzie z nami, a pokój niech będzie z nami. Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. Brawo. Brawo, dziękuję. Pięknie. Wszystkich zaproszonych gości prosimy teraz o przejście na salę gimnastyczną. Tam będzie strawa muzyczna, a później dla ciała coś też. Bardzo prosimy o przejście w kierunku sali gimnastycznej. Dziękujemy Państwu bardzo. Witam Państwa serdecznie w to piękne czwartkowe przedpołudnie, bardzo słoneczne. Witam na koncercie pod tytułem Żyd Wieczny Tułacz w adaptacji i wykonaniu aktora Teatru Stu z Krakowa, pana Andrzeja Roga z zespołem Trio Muzyczne Molo. Trio Muzyczne Molo jest z Krakowa i panowie malują dźwiękiem. Będziemy mogli za chwilę to usłyszeć. Trio muzyczne to pan Jacek Hołubowski, akordeon. Pan Mateusz Pliniewicz, skrzypce. Pan Piotr Stupniewski, klarnety. Prosimy o koncert. Dziękuję. Zapłoń światło królewskie, z gruzów powstań stolico, nie mieszkać ci w Dolinie Płaczu. Takie słowa w wieczór szabasowy dawno temu, gdzieś w jakimś małym sztejtl, dawno przed pierwszą wojną światową, usłyszał młody Żyd Joszke Eisenstock. Usłyszał te słowa od wędrowca, który zbierał świecowe. To są takie datki na utrzymanie ognia w zburzonej świątyni jerozolimskiej. Usłyszał od niego również opowieść o ziemi obiecanej, o złotym Jeruzalem, o ziemi płynącej mlekiem i miodem,
o złotej krainie. Krajku mój miły, skrzypeczki swe weź, o złotej krainie graj tęskną swą pieśń. Śpiewała ją mama i złocił się kraj, w matczynej piosence, oj grajże mi graj. Śpiewała ją mama i złocił się kraj, w matczynej piosence, grajże mi graj. Onen gitter klezmer, dein Fiedel in Hand, in Spiel mir auch Lieder vom Gondelem Land. Am Mund pflegt mein Mame mit Arzin Gefühl, das Lieder mir singen, oi, spiel es mir, spiel. Amor, pfleg man Mama mit Herz in Gefühl. Dus Lido mir singen, oi, spiel es mir, spiel. Gdy zagrasz ją, grajku, to złoty jej blask znów do mnie powróci, choć dawno już zgasł. I mamę zobaczę dziś znów jak przez mgłę, bo chociaż przez chwilę szczęśliwy być chcę. I mamę zobaczę dziś znów jak przez mgłę, bo chociaż przez chwilę szczęśliwy być chcę. Oj, zagraj ją, grajku, piosenka niech brzmi. Oj, zagraj, przypomnij dalekie już dni. W piosence powróci ten złoty mój kraj. Niech serce ją nuci, oj, grajże mi, graj. W piosence powróci ten złoty mój kraj. Niech serce ją nuci, oj, graj. Skończyło się wesele, a na tym weselu tańczył nawet sam Rebe. Tańczył, śpiewał, aż wreszcie zasnął. Azderyby tanc! Raz derby tanc, raz derby tanc, tanzen alle Hasidim, tanzen alle Hasidim. Oj, raz derby tanc, raz derby tanc, tanzen alle Hasidim. Oj, raz derby tanc, raz derby tanc, tanzen alle Hasidim. Raz derby schluf, raz derby schluf, schlufen alle Hasidim, schlufen alle Hasidim. Oh, as der Beschluf, as der Beschluf, schlufen alle Hasidim. Oh, as der Beschluf, as der Beschluf, schlufen alle Hasidim. As der Belach, as der Belach, lachen alle Hasidim, lachen alle Hasidim. Raz derby lach, lachen alle Hasidim. Oj, raz derby lach, raz derby lach, lachen alle Hasidim. Raz derby singt, raz derby singt, singen alle Hasidim. Oj.
sinim, oj, az der besin, singet alle az sinim. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie, a Państwu...